Małopolska kryje w sobie wiele tajemnic, choć na pewno nie będzie nią to, że całe województwo pełne jest ciekawych miejsc. Dobrym przykładem tego, co warto poznać, jest enklawa przyrodnicza Bobrowisko. U zbiegu Popradu i Dunajca czeka prawdziwa przygoda wśród fauny i flory. To jest takie miejsce, gdzie 40 lat temu tętniło życie gospodarcze. Był to teren taki bardzo nieciekawy, zindustrializowany. Po prostu było tutaj wydobycie żwiru, mnóstwo koparek, ciężarówek, huku i takie miejsce, które na pewno nie zachęcało do odwiedzin. A dzisiaj możemy obserwować, jak w niesamowity sposób przyroda wróciła na to miejsce, odebrała to, co do niej należy. W okolicy nie ma czegoś takiego. Jest to starorzecze Dunajca. W tej chwili jest ono w trakcie eutrofizacji. Można tutaj spotkać bardzo dużo gatunków, zarówno roślin wodnych, jak i ryb, a w szczególności zwierząt tego typu jak bobry. Występuje tutaj bardzo rzadko spotykany żółw błotny. Można tutaj zaobserwować wiele gatunków ptactwa. Kaczki, łabędzie, perkozy. No, myślę, że nie jestem w sumie ornitologiem, ale ornitolog mógłby tutaj wymienić przynajmniej kilkadziesiąt gatunków ptaków, które to miejsce odwiedzają. Różnorodność gatunkowa sprawia, że to miejsce jest odwiedzane nie tylko przez profesjonalistów, ale także amatorów wędrówek wśród przyrody. Od początku, czyli od maja 2018 roku, to miejsce odwiedziło już ponad 150 tysięcy ludzi, więc ta liczba może troszeczkę przerażać, ale z drugiej strony zapewniam, że bardzo często jest tutaj tak, że można przyjść i być zupełnie samemu. A wszystko dzieje się praktycznie 2 km od rynku w Starym Sączu, 6 km czy 7 od rynku w Nowym Sączu, czyli jesteśmy w środku zindustrializowanego, takiego zamieszkałego terenu, a jednocześnie absolutnie czujemy się na łonie przyrody. Zapytaliśmy turystów, co sądzą o tym miejscu. Przyjechaliśmy z Krakowa. Zwiedzamy właśnie okolice Małopolski i teraz postanowiliśmy zwiedzić Stary Sącz, no i jesteśmy tutaj. Czytaliśmy o tym miejscu dość dużo, córka jest zainteresowana przyrodą bardzo, więc postanowiliśmy zwiedzić właśnie to miejsce. No i co najciekawszego udało się wam zobaczyć do tej pory? Różne rzeczy, na przykład. Co ci się podobało? Widok jeziora? Woda, jezioro. Wszystkie rzeczy tutaj. Spacer po jeziorze naprawdę fajny. Cały czas idziemy wśród wody, więc naprawdę super. Dodajmy, że aby zwiedzić Bobrowisko, nie trzeba się specjalnie umawiać ani rezerwować miejsca. Enklawa jest czynna całą dobę, a najwytrwalsi obserwatorzy znajdą na niej naprawdę wyjątkowe gatunki.